I hej, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Artane i witam was w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Od razu chcę was przeprosić za to, że nie zobaczycie tego, jak rozprawiam się z Gryfem, gdyż albowiem zjadł on ostatni odcinek, który dla was nagrałem. Zjadł on ten odcinek, a dokładnie jego komentarz, a tak naprawdę to wywaliło mi po prostu komentarz z Audacity i jego usunęło. Było to spowodowane crashem programu, no ale bez ogródek, lecimy dalej. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. No i dostaliśmy za to też jakiegoś golda, za tego Gryfa oczywiście, no więc... Mamy troszeczkę golda, zaraz zobaczymy dokładnie ile. Mamy iść do Vesemira, żeby przygotować się do opuszczenia Białego Sadu. Mamy dokładnie 472 nowigradzkie korony. Trofeum z Południcy, no patrzcie. 5% dodatkowe doświadczenia za cios kończący w walce z ludźmi. A tu? 10% szans na odcięcie kończyny. Dobra, mamy trofeum z Gryfa. O, to tu mamy Yuki. Ja chcę Yuki mieć, bo Yuki dają nam dodatkowy ekwipunek w postaci konia. O. Wow, co to było? Co to było? Jakieś niedobre rzeczy się tu dzieją na dzień dobry. Dużo nas tu pracy czeka, oj dużo. No i co? Lecimy do Vesemira. Przygotować się do opuszczenia Białego Sadu. Dobra. Płotenka. Zawracaj. Pięknie, jak ty sprawnie zawracasz, koniku. Lecimy. Bez zbędnego pierdzielenia lecimy sobie do Wyzimy. Tak, w końcu to chyba będzie Wyzima, którą, nie wiem, czy pamiętacie z pierwszej części Wiedźmina. Tak, z tego co kojarzę, to w pierwszej części Wiedźmina była Wyzima. A gdzie jest Vesemir? Ostatnio przejeżdżałem przecież przez tą rzekę. Teraz lecę wzdłuż drogi. Okej. Widocznie Vesemir gdzieś się przemieścił. Dobra, przycwałujmy. No tu. Ach, te drogi. Ach, te polskie drogi. Te polskie trakty dla koni. Normalnie idzie podkowę zgubić. Co wy to? Co wy to robicie? Jak wy te trakty ubijacie? A, no bo wy jeszcze walców przecież nie macie, nie? Wolniej. Dobra. Nie no, wolniej galopem wystarczy, że sobie pojedziesz. Nie musisz cwałować. Tu tędy, ale nas prowadzi ta mapa. O Jezus. Normalnie gorzej się chyba nie dało. Mogłem przejechać po prostu tam na przełaj między tamtymi domami. Cisza na morzu, cisza w komnacie, cesarz Emyr narobił w gacie. Pięknie. Bardzo ładny wierszyk. Ej, w sumie zagrałbym sobie w Gwinta, nie? No, Wiedźmaka. Też tak mówię o Wiedźminie, zamiast Wiedźmin mówię zawsze Wiedźmak. Gdzie jest ten pan? Nie, z Vesemirem jeszcze może nie pogadamy. Chciałbym sobie zagrać w Gwinta może. Może tym razem wygram. Ale nie ma tu już chyba tego pana, co grał w Gwinta. No niestety, dobra. Nie ma tu już tego pana, co grał w Gwinta, więc bez zbędnego gadania lecimy do Vesemira, który i tak będzie gadał, więc nie obędzie się bez zbędnego gadania. Yennefer jest w Wyzimie. Mam tam paru znajomych. Wyzimie? Coś nie tak? Co? Co? Rozejrzyj się. Jak on to będzie powiedział? Awantura. Wyzimie? Ach, ja pierdzielę, to jest Wyzima. Co to za jedni? Widioci. Patrioci. Piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. No ale dobra. Nie mieszajmy się. Ten jeden raz. No dobra.
Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Nilfgaardzka kurwa. O, no, ostro jej pojechała. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztorem psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Łosusa! Zostaw mnie! No i będzie jadka jednak. A jednak. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Oj, będzie jazda. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał od mieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Ej, wy też zostajecie. Ale mówię, spokojnie. No. Się nie cofną. Widzę. A jednak, będzie jadka. Ku! Dobrze, że mam szybki atak wyćwiczony, nie? A właśnie, miałem wam pokazać, że sobie wyćwiczyłem umiejętności. Dlatego tak je szybko zabiłem, w sumie. Oj, Geralcik, no zapędziłeś się! Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! No dobra. Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy. No sami nas zaatakowali, no co ja mam zrobić? Jestem tylko wiedźminem. No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. Dobra, jest 15:31, tak jeszcze z 20 minut myślę, że nagram. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Yennefer! Okruca! Wymówki. Całe te. I... Yennefer? Ale jak? Ej, to jednak nie pojedziemy do... Że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. No wyzimy? Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz... Cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A jak? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Nasza śmiech kobieto zaskoczyła. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Emyr! Kurwa, na chata. Wątpię, zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. No zobaczymy. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam. Choć mogłam. No dobrze. Mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Mhm.
Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebbing Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. Walą mnie te całe jego tytuły, jest po prostu królem. A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. No, dzięki, Vesemir. Będzie teraz ciężko. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. 150 punktów doświadczenia dostałem, ale że kurde, Yennefer z Nilfgaardczykami. Ej, no nie, no ja sobie ze mną lecicie, że tak powiem. Lecicie sobie ze mną i to w ostrego chuja. Yennefer i Nilfgaard. To się nie trzyma kupy w żaden sposób. W żaden. Ale zaraz się dowiemy, o co chodzi, nie? Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem... Oho, oho, oho. Halo, dzień dobry, co to się dzieje? Czyżby to jest to, co ja myślę? Czyżby, czyżby? O, mamy filmik zwykły. No patrzcie, patrzcie. Aha. Dziki gon. Dziki gon. No cześć, chłopaki. Dziki zgon mojego komputera przyszedł. Nie no, tak serio to nie. 60 klatek, o ja! 60 klatek na filmiku to jest kurde postęp dla tej gry, naprawdę. No już z powrotem jest 30. Te filmiki, które są z gry, jako z gry, są w 30, a te zwykłe są w 60. Ale dziki gon nas gonił, patrzcie się, co za cwele. O, znowu 60. Wyzima, a jednak jesteśmy w niej. I słyszałem, że teraz będzie ciekawy moment. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił... Ej, patrzcie się, to samo. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina... O, ale teraz ścięło to znowu. Dawno już tego nie było. W końcu, dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. No, Wyzima, dobra. Cześć, dziewczyny. Stolica okupowanej Temerii. Temeria pod okupacją... No, Geralt widzę, że nie jest... Wiecie, źle traktowany. Poszły sobie. No dobra. Może być. Kim ty kurde jesteś? Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Ej, spierdalaj, że gościu. Na tym krześle. Kim ty jesteś, gościu? Kledwyn, proszę wasz mość ukoić baczki na Kledwyn. Kojarzę coś. Kojarzę Kledwyn. Na. Ej, ogoli nas. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Sam masz brodę, Cwelu. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać. Ale ma chujowy dubbing. Jezus. Zabiłbym gościa, jakby tak do mnie mówił, nie? Serio.
Jak przygotowania do audiencji? Wszystko zgodnie z planem? Kim jesteś? Tak, wasza wielmożność. Wasz mość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Nie. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. Właśnie, należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu. I brzytwę na gardle. Zabił ich dziki gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy? Geralt. Myślisz, że w to uwierzę? Nie mów do mnie po imieniu, nie znamy się. Nordlingowie. Można was umyć, ostrzyć i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Czyli patrzcie się, co się z twarzą stało, widzicie to? Drugi raz pod włos? Nie, nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, Wiedźminie. Widzieliście to? Do zobaczenia. Dobrze, teraz wasz mość raczy się odziać. Ciekawe, czy sobie mogę wydłużyć na przykład brodę u jakiegoś tego gościa, co ten. Niestety nie miałem. Boże, ile filmów. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. No przynajmniej będę miał wyprane. Dostaniecie je po audiencji. Czyste i nakrochmalone. Wasz mość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Strój? Czekajcie, ten jest taki. Ten jest taki. Ten jest taki. To ja chcę ten pierwszy, bo jest chyba najbardziej taki jakiś zwykły. No. Mamy się ubrać, tak? Dobra. Ręcznik kąpielowy, patrzcie. Zwykły przedmiot, lekka zbroja. Dobra. No, powiedzmy, że jakoś wyglądamy. Szambelon, Boże, szambelon. Co, czarny co za imbecyl. Czy wasz mość jest kontent ze stroju? Powiedzmy. No patrzcie się! Widziałeś? Widzieliście to? W ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że nie jest władcą północy, jak się skłonić. Co? Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech wasz mość zademonstruje. Tak, proszę wasz mości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarnią, a nie cesarzowi. dobry tekst, naprawdę. Proszę patrzeć. Dobra. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech stopa wyciągnięta. Lewa noga do przodu. Cóż. Ruchom brakuje płynności, tak. I gracji, ale po Nordlingu mniej się oczekuje. Dobrze. Dobrze, że popatrzyłem, którą nogę wciągnął. Znajomy się z tym pierdzielił podobno. Dopiero za trzecim razem trafił.
Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. No, powiem mu cześć, Emhyr. Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wali go to. Wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Idź! Pan wciul ode mnie. Wkurza mnie ten szambelan, jest strasznie zadufany w sobie. No cześć, Emhyr. Imgrymie ep Artherzer, Deitfen Adan in Karn ep Morwud. Emhyr far Emreis. Ukłon. Nie wykonam. Wypierdzielać. Wasza cesarska mość. Areir ep to orde. Evelien namen vadgen vavort. Wal się, Emhyr. Nie będę się przed tobą kłaniał, Cweluchu. Tyle miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Okruca. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Dobra, dlaczego ja? Ilu ludzi liczy twoja... Jak to na TVN, 20 nie? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież. Bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Bedo hajsy! Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów, ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego bywia. Spoko. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Ła, zaraz mi się resztę skończy czas. Resztę powie ci Yennefer. Yennefer, co? Meredith. Zaprowadź go do czarodziejki. Coś jeszcze na odchodne? Chyba nie. No to wygląda jak zmęczony życiem człowiek w sumie. Ten Emhyr. Czy waszmość nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Spokojnie, nic się nie stało. Waszmości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech waszmość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. Jak kopnął drzwi? Z samego rana. Ale a jest południe. Spokój. Kim jesteś? Jestem Herewart, książę Elander. Nie dość, że każe mi się co porozmawiać, no. To jeszcze w czyim towarzystwie? Grabarza! A chciałem, no. Po jakiemu oni tu gadają, no posrani. Boże, ilu ludzi tu mówi naraz. Nie lubię. Gledwen. To chyba o mnie było. To chyba było o mnie. Tak mi się coś wydaje. Te grządki to ma być królewski ogród. Dobra. Idziemy sobie za tym szambelanem. No i co? Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Mamy porozmawiać z Yennefer. Dobra, no to idziemy, tak? No
zaostrzyłeś już to pióro, tak? Racz nie przeszkadzać. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko Kościół Wiecznego Ognia i przestępcy. Czasem jest... Yennefer! Cześć, Yennefer! Dowiemy się czegoś więcej. Wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. A kurci ją, nie? Czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Dobrze, już wszystko wiem. Wszystko jasne. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomówce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Chcę się nią zająć. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. A no wiele. Wieża jaskółki itp. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Spoko. Racja. Mhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? No sami! Przeze mnie. Widzisz? No. Szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. No, dziki Gon jest raczej ciężko oszukać. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Mhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z strzelami namierzającymi. Czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz zrobić fajną minę. Zanim zrobi to dziki Gon. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia. Może na przykład zabić. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. Strasznie przegadany odcinek będziecie mieć. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. No dobra. I co, tyle? Czyli do Nowigradu. Żadnych tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o... Dobra, kończ, bo chcę kończyć odcinek. Z Nowigradu mamy strasznie dużo mówisz. Informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Kto? Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównie. No cześć, Triss. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty? Co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, Skellige, która zniszczyła pół lasu. Ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, Kertrolde. Jak już się czegoś dowiesz. Dobra. Dobra, nie będę już z nim rozmawiał bardziej. No naprawdę, strasznie, no strasznie dużo gadania w tym szkoda, odcinku i mało rzeczy do zrobienia, nie? Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen. O nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz, może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faradre. To on, o tam. Co się działo na świecie? No dobrze. Jest wojna i tak dalej. Ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Oj, oj, oj. Będę na ciebie czekać. No patrzcie państwo.
Co za normalnie kupita. Dobra. Tak więc w tym odcinku to byłoby na tyle. Jak widzicie, Wiedźmin znów ma kamienny wyraz twarzy. Przestań mnie straszyć, kobieto, gdzie ty już leziesz? Patrz, już sobie na Skellige poleciała, nie? I tyle ją było widać. Dobra! W każdym razie, w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobał, chociaż był bardzo przegadany. Trzymajcie się ciepło, na razie, czołem, cześć!